Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będę robił sobie klasówki w klasie B. Wow, niesamowite co. Nie mam tutaj Mazdę RX-7 RZ. I prawdopodobnie jest to jakaś fajna edycja, chyba Drift King. Drift King w NFS World? What the fuck? Przecież tu nie ma driftów i nigdy nie będzie niestety. W każdym razie, mam ją wymaksowaną prawie w klasie B. No i zobaczmy, jakie mamy dzisiaj klasówki tak właściwie. Mamy Rosewood and Lions i jeszcze jedna powinna być na okrążenie, gdzie właściwie powinna moja RZ-ka lepiej się spisać. No cóż, no muszę zdobyć odpowiednią ilość punktów. Kurde, gdzie jest jeszcze jedna klasówka? Ukrywają się. Klasówka się ukrywa. Damn it. Ej, no gdzie to jest? Powinna być jeszcze jedna. Mówi, że będą dwie. O, proszę, jest Kenton Docks. O, to jest fajna trasa w sumie. Jedziemy. Zobaczymy, zobaczymy. O, już kogoś znalazło, fajnie. Pokażę wam, jakie mam tutaj części. Części, ojej, jakie dziwne. W ogóle niestandardowe dla jakichś, no, takich samochodów z predefiniowanym może setupem. Zobaczcie, opony Gromlena, czerwone hamulce, czerwone zawieszenie, zielona skrzynia. What the fuck, innym razem, man. Zielone turbo, zielony silnik. Jak to będzie śmigać? Nie wiem, ale mamy tutaj ulepszenie na gotówkę, na nitro. I przy okazji sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście coś te ulepszenia dają, bo ktoś w komentarzach się pytał, czy możemy tak ulepszyć skillami samochód, taki ze słabym nitrem, żeby dorównywał może tym samochodom, które mają mocne nitro, tak? Więc no, sprawdźmy, może się uda. Chociaż wątpię, bo tutaj mamy na przykład 302 Bossa, mamy MR2 i mamy RSR 3.0, znaczy się, ale z mocnym nitrem mamy tylko 302 Bossa i MR2 Toyotę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Kenton Docks to jest bardzo fajna trasa, gdzie wystarczy mieć naprawdę dosyć dobrze skrętny samochód i można ładnie sobie pojechać. Lecimy. Zobaczymy, jak na starcie pójdzie. Mam nadzieję, że chociaż... O! Dostali nam. Dziwne. No ale dobra, startujemy. Kurde, powiem wam, że kiedyś synchronizacja w NFS World była naprawdę słaba w porównaniu do tego, co jest teraz właściwie. Te samochody kiedyś było tak, że samochody po prostu jeździły po ścianach. I bardzo długo tak było, chyba z dobrych 5 miesięcy, jak nie więcej. Nie dało się po prostu grać i właśnie nawet chyba z rok tak była, jak mniej więcej, powiem wam. To było okropne. A teraz normalnie jest bajka i jest tak już od, no, chyba 2 lat. Niektóre osoby tego nie pamiętają. Jeśli tego nie pamiętają, to możecie sobie zobaczyć naprawdę moje stare filmy z Need for Speed Worlda, gdzie właśnie... Oj, nie wjechałem skrót. Gdzie właśnie jest to pokazane, jest to widoczne, że no... Te samochody po prostu dziwnie się zachowują, bardzo dziwnie. What the fuck? Dobrze, że pojechałem skrótem. Pięknie, ale ładnie ląduje ta RX-7. I popatrzcie, nawet lepszą prędkość maksymalną miałem niż Boss 302. No dobra, nitro działa sobie tutaj tak. Widzicie, że ulepszenie jest, ale nieznaczne. Ktoś jedzie na przedzie i nie jest to Toyota MR2, ku mojemu zdziwieniu. Naprawdę nie wiem, co to może być za samochód, który tak aż mocno zapieprza. Poradził sobie z Toyotą, być może ją zramował jakoś okropnie. Ale trzyma się z przodu nieźle. Z czym my tam mieliśmy do czynienia? Boże, co ten... Dobra, ja się nie dziwię, dlaczego ta MR2 jest z tyłu. Koleś po prostu jedzie fatalnie. W każdym razie z przodu może być albo Lancer, w co wątpię, albo Porsche RSR 3.0. Nie wiem, ja mam bardzo dużo jeszcze do przejechania wyścigów w Need for Speed World w klasie B, żeby po prostu zdobyć te punkty, osiągnąć, żeby w końcu mieć Bugatti Veyrona. O, man. Ej, czym on jedzie, ten koleś? Naprawdę jakiś dziwny, zmutowany jest. Oh my god. Chociaż MR2 dogonię, czy nie? Dodać okrążenie? Żeby MR2 dogonić, wow, to by było coś, co nie? Dobra, katapulty użyję sobie przy wyjściu z zakrętu. To nitro coś tam daje, ale to jest jeszcze mało. Kurde, tego konia się nie widać już na mapie. Na minimapie w sensie.
Heja, MR2, właściwie pokonałem, już okrążenia nie mogę dodać, ale kurczę, jestem muszę sprawdzić, co to za wóz w ogóle na przedzie, bo aż jestem zaskoczony. Kto to jechał? Nie wiem, ale pojechał po prostu genialnie. Zobaczmy. Co? No tak. To możliwe dla tego samochodu. Chociaż jestem w szoku, no tak czysto pojechał, że szok. Ogórek ogólnie bardzo dobrze się prowadzi. Świetnie skręca, jest mega stabilny, więc to możliwe, że tak pojechał, ale i tak jestem w szoku. Bo wow. Cholera, przegrałem. Nie wiem, kiedy ja zdobędę tego Bugatti Veyrona. Zobaczmy sobie, ile ja mam do przejechania jeszcze w B. B to jest w ogóle gdzieś na górze, bo to jest pomieszane troszeczkę. A jest tu. B. 139 przejechanych. O mordę! Kiedy ja zdobędę te punkty? Przecież zaraz wyłączą grę, ja nie zdążę. What the fuck? Inaczej to załatwimy. Wpiszemy koda. I zajebiście. Mamy Bugatti Veyrona. Co się będę bawił w klocki Lego? Idziemy, tylko jak go teraz odebrać w grze? Chyba będzie w garażu, już powinien być. Zobaczmy. Czy to jest jako prezent, czy jak? Ale nie, no powinien być już w moim garażu. Jest Bugatti? Bugatti nie ma Bugatti. Anuluj. A weźmy sobie dealer samochodowy i zobaczmy, czy nie ma go tu w prezentach. Weźmy sobie prezenty. Yeah! Za 0 boostów mamy Bugatti Veyrona. Co się będziemy bawić w klocki Lego? I teraz, moi drodzy, fajna opcja, bo... to jest dziwne, jeśli osoba ma nie ma 5000 punktów, a już ma Bugatti Veyrona, tak? I zobaczymy, jaka będzie reakcja ludzi, którzy... Wow! Już zapomniałem, jak ten Bugatti Veyron brzmi, ale brzmi fantastycznie. Wow! No, żaden samochód nie brzmi tak jak Bugatti Veyron, naprawdę. I oczywiście kosmiczne nitro. Moim zdaniem, z tego co pamiętam, jest to najlepsze nitro w grze. Kurde, wymiata po prostu. No ale ten samochód jest gorszy od na przykład McLarena F1. Moim zdaniem oczywiście, bo McLaren F1 dużo, dużo lepiej skręca. Tylko właśnie, moglibyśmy zrobić sobie porównanie, czy Bugatti Veyron ma lepsze przyspieszenie od McLarena F1. Ale to sobie zrobimy jakoś jeszcze później. Na razie pojedziemy sobie na jakąś klasówkę S, zdobyć punkty, żeby zdobyć Bugatti Veyrona. Nie wiem, było mieć takie dwa w garażu, ale nie wiem, czy mi się uda w tym roku. No niestety w tym roku nie uda się na pewno. Właśnie, ja chcę sobie przemalować jakoś ten samochód. Zobaczymy, czy są naniesione tu jakieś naklejki, bo on ma chyba jakieś takie swoje malowanie. O proszę, jest jedna... Co? Co? A nie, myślałem, że miał bałwana naklejonego. Nie można modyfikować tej naklejki. Aha, to jest naklejka na całą konserię. Dobra. Koloru nie można zmieniać, damn it. Ale można dać naklejkę na cały samochód. Shapes, dajmy kwadracik tu. Chwileczkę, czy ja zmieniłem jakoś kolor? Może zmieniłem, ale nie było widać. Nie, nic nie widać, dobra. No to powiększamy nakleję. O, proszę. Jakiego robimy? Pomarańczowego? Jak wersja Supersport? Nie jest taki pomarańczowy jeszcze, że pomarańczowy. O, proszę. No nie wiem, taki... To jest taki Supersport. Ja się zastanawiam, jakie malowanie miał jeszcze Supersport? Zobaczmy sobie. Bugatti Supersport. O tak. Bugatti Supersport. Aha, w ten sposób. Pewnie milion osób już ma takie malowanie w Wordzie. Znaczy, no, dużo osób ma takie malowanie w Wordzie. Więc może sobie wymyślę coś innego tutaj. Bugatti Vinyl, może zobaczymy tak.
O Boże. No tak, jeśli chodzi o Bugattiego, to jest bardzo dużo opcji. Jest złoty jakiś. O, rany boskie. Jest tego trochę. W ogóle ktoś kiedyś zrobił też Bugattiego... O, to fajnie wygląda. Bugattiego ceramicznego. Z ceramiki zrobionego, ale to fajnie wygląda, to mi się podoba. Tutaj taki żółty i po środku czarny. No to zróbmy sobie coś takiego. Na dole żółty, tutaj tak, tak, tak. I góra czarna jest jakaś, no dobra. To mamy tu kolorek taki. Weźmy sobie... O Boże, ale paskudny lakier ma ten Bugatti. Weźmy sobie najpierw może zmienimy lakier, żeby mi się to tak nie przekłamywało. Bo troszeczkę źle to wygląda. Zdaje się, że tu jest nałożony ten cukierkowy albo ten odblaskowy jakiś. Zaraz zobaczymy. Lakiernia. Wielobarwny, właśnie, on jest paskudny. A weźmy sobie, tak myślę o metaliczny. I weźmy sobie biały. O kurde, ale paskudny się zrobił. Weźmy sobie może żółty. Myślę, że jak damy żółty, to pod żółty będzie ładnie wyglądał. Felgi muszę zmienić, nie podobają mi się takie. Chromowane i dajmy prawie że różowe, no nie? Różowe. Czarne? Ja lubię takie felgi zawsze dawać, o kurde, ale brzydko. Felgi w kolorze opon. Fajnie to moim zdaniem wygląda. No może jaśniejsze trochę. Ops. I... Okej. Okay. No i gotowe. No i teraz jeszcze nałożymy parę naklejek. Nie chcę tu robić jakiegoś tam specjalnego malowania. Jeszcze tylko zerknę, jak to dokładnie wyglądało. Tutaj mamy... No czemu się te obrazki nie wczytują tak na marginesie? Jak tu przód wygląda? To tak? Aha, no to nie jest skomplikowane. Się naprawdę da zrobić w kilka minut. Weźmy sobie... moment, shapes, o tak, tutaj damy, to będzie żółty, mógłbym to zrobić mniejszą ilością naklejek, ale nie mam takiej długiej, żeby to pokryła i żeby była zaokrąglona gdzieś, o oh my god, co to się porobiło, coś się spieprzyła, dziwnie się tu nakłada to na tego Veyrona, no dobra, aha, bo ja źle robiłem trochę, okej. Okay. Tak. O. Dobra. Dajmy żółty. Jaki tam damy żółty? 36. A dajmy 36. Dobra. Teraz musimy wymyślić, jak zrobić to takie fajne podkręcenie. Tutaj. O. Księżyc? Nie wiem. Księżyc tak słabo. A zobaczmy, czy przy kanach czegoś nie ma ciekawego. Co by mi tutaj właśnie pomogło. Ale nic takiego tu nie widzę. Jeszcze mamy możliwość. Zobaczyć coś tu. Inaczej. Weźmiemy, zrobimy to tak. To przed... Aha, odbijemy to na drugą stronę. O kurde. Dobra. To tak. No nie. No nie. Coś dziwnie się nakłada na tego Veyrona. Zrobimy to po ludzku. Środek ma być czarny. Tu będziemy musieli trochę zakryć. Okej. Mamy pięknie. Tą naklejkę dajmy na czarno. Już prawie mamy koniec. Teraz dajmy to. Tak. Tak. Będzie nam brakowało tego tuningu, co? I zabawy. Troszeczkę, na pewno. Ale trudno. Jeszcze możemy się trochę pobawić tym wszystkim, nie? Dobra. Okej. No tak. Słabo to zakryłem. Można by było to zrobić jeszcze lepiej. Au! Tak. Tak. Obrócimy. A i trochę. Właśnie tu mi wychodzi. No.
Okej. Tak nierówno troszeczkę, ale dobra. Chodzi o to, że nie chcę, żeby mi przechodziło na ten tutaj element zewnętrzny. Dajmy teraz kwadrat. Tak. O. Nie fajnie. Dajmy jeszcze czarny. Dobra. Jeszcze przykryję ten kwadracik. Znaczy ten element tutaj. Nie może to tak brzydko wyglądać. Świetnie. Tak. I wyrównało chyba do lusterka. No i zobaczmy. Nie wiem, czemu to zdjęcie. Ha, jeszcze przód musimy zrobić. Ale przód to chyba nie będzie problem, o ile naklejki się dobrze nakładają. Przyznaję się jeszcze. Aha, jeszcze musimy tu więcej naklejek trochę dać. A kurde, czemu mi tak głupio się zrobiło? Czasami dziwnie się nakłada to wszystko, wiecie. No ale to nic. Okej. Z jednej strony mamy tak i tam mieliśmy chyba 36 żółty. O, jak fajnie. Tak. Dajmy niżej. Świetnie. Tak. O, super. Teraz znowu 36. Jest. No nie sięga. Ale już sięga. Świetnie. No to co, z tak pomalowanym Bugatti Veyronem. Dajmy coś jeszcze osobliwego. Nie, mam sporo tych naklejek, których nawet nigdy nie używałem. Co to w ogóle jest? Super promocja, what the fuck. A to bardziej na jakieś tuningowe samochody się nadaje, tak myślę. O Boże, to co to jest? Dajmy burżujstwo na maksa. Zielony myk. Yeah! Dajmy tu. Yeah, burżuj mod online. Nie, to jest z drugą stronę, to brzydko wygląda, dajmy tak. To będzie takie samo? Nie, to nie, lepiej nie. Lepiej nie ryzykować. Dajmy znak zapytania, jakie, że what the fuck, co tu robi Bugatti Veyron na tym koncie? Nie, to chyba już za dużo nasrane będzie, co? Ten znaczek wygląda kozacko, okej. Okay. To jeszcze mieliśmy sobie tylko felgi zmienić. Mamy już takie malowanie, myślę, że dosyć ciekawe. Veyronem nie jeździ mi się jakoś dobrze. Prawdę mówiąc, jeździ mi się nim kiepsko, bo strasznie go zarzuca, wiecie? I wielokrotnie no, mam problemy, żeby go opanować. Z tego co pamiętam, jak nim jeździłem, no bo teraz dopiero co go zdeponowałem i będę nim próbował śmigać na klasówkach S. Chociaż jaki to ma sens teraz śmigać na klasówkach S, skoro już mam Bugatti Veyrona, dla którego śmigałem klasówki w klasie S. No ale cała faza polega na tym, żeby się dobrze bawić, prawda? Czy ja mam jeszcze jakieś części tutaj Ultra, żeby do niego włożyć? Chyba nie, ale zobaczymy, jak poradzi sobie właśnie bez części, bo chyba żadnych nie ma. Nie, z tego co wiem, to chyba nie ma. Ale jeszcze to sobie sprawdzimy. Ale zawsze te części wizualne długo się wczytują. Szkoda, że nie mamy żadnych bodykitów, ale mamy spoilery. Nie. Ja sobie będę wyobrażał, że ten spoiler wysuwa się sam, że on się po prostu wysuwa, no nie, a nie, że go nie ma. On po prostu jest. Dobra, ale tutaj sporo było tych felg dodanych za IGC. Ja mam trochę kasy, więc mogę sobie jakieś kupić. Kurde, gdzie te felgi za IGC? Damn it. O, są. Dobra. Tutaj są chyba jakieś tańsze, ale to jest jakaś nowość, nie wiem. Wow.
Nie, tutaj moim zdaniem nie pasują do Bugatti Veyrona 21. Bardziej 19 albo 20. Ale te są dosyć tanie. Ile mam boostów? 290. Te mógłbym sobie kupić. Te się tylko... Co? Tylko te? Dobra, bierzemy te za 280, co? Wygląda to spoko, ale... Ale... Weźmiemy tak. Weźmiemy jeszcze magazyn. Obniżymy go do maksa. Zrobimy kozacką imprezę. Pakiet obniżający. I chyba mam jeszcze jakiś zestaw trzeci. O proszę, jeden. Akurat dla niego. Świetnie. Yeah. Dobra, mamy to. Wygląda kozacko. Rejestrację. Nie wiem, którą wybrać. Tu mamy jakieś te unikalne. Weźmy może beta. Pięknie. Ostatnia mi beta została. Co jeszcze? Neony nie. Maski. Nie mamy masek. Szyby. Czy są przyciemniane szyby w magazynie? U mnie. Zabarwienie szyb. Chyba nie mam. Ja ostatnio mam, ja w ogóle mam teraz za dużo tych części wizualnych i jak wygrywam jakąkolwiek wyścigu, to niestety mi się nie zapisują w moim eku. O Boże, fioletowych nie mogę mieć, a niestety za boosty kosztują chyba 800 boostów, tak myślę. Ale czerwone, nawet tak myślę, że pasują. No dobra, no to chodźmy w końcu do tego wyścigu. Zobaczmy, jak Bugatti Veyron wygląda w jeździe dowolnej. Wow. Jest faza, co jest prestiż, dziwko. Dobra, i co mamy tutaj teraz w klasie S? Damon and Union i College Asylum. Jadę College Asylum. Ja zawsze lubiłem te dłuższe trasy i strasznie się cieszę, że właśnie twórcy zdecydowali się, aby powrócić te trasy dłuższe do rotacji tras, a nie cały czas jeden jakiś tam sprint, tak? Zobaczcie na to, 4560 punktów, a Bugatti Veyron już w garażu. Cheater, cheater. Ale fajnie wygląda nawet z tym obniżeniem, on się wydaje trochę nawet szerszy przez to, wiecie? O proszę, już. How you take Bugatti? Yeah, bitch. Bitch? Po prostu yeah. Take Bugatti. Ja pierdzielę. Co za różnica, kurde, czy mam Bugatti, czy nie mam. Będę się ścigał, bo mam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie, właśnie nie spojrzałem, jakie to mam części. No, na pewno żadnego skilla nie mam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale podoba mi się strasznie, jak ten Bugatti brzmi, naprawdę. Troszeczkę mnie denerwuje to obniżenie, bo te koła wystają. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale z boku, tak na boki są przechylone koła i one troszeczkę psują jakby wygląd mojego Bugattiego. No i zobaczymy, czy dogonię super velocze. No na prostych jest trochę lipa. No ale cóż, jest to samochód bez żadnych części prawdopodobnie. Ani skillów, ani niczego. Więc Super Veloce na pewno jakieś tam części ma. O kurde, źle pojechałem. Chciałem jechać jak na Park Bondary, a tutaj jest College Asylum. Do Park Bondary się bardzo przyzwyczaiłem, bo już sporo jeździłem ten wyścig ostatnio, żeby zdobyć Bugatti Veyrona. No i się udało w sumie. Na pewno się zastanawiacie, skąd ja mam ten samochód. Skąd mam kod na ten samochód? Kod był rozdawany i jest jeszcze chyba, czy będzie rozdawany przez koordynatora Sensibway. Także będziecie mogli, nie wiem, czy jeszcze mu jakieś kody zostały. W każdym razie na moim Facebooku ogłosiłem już, że po prostu to rozdawał, ale skusiłem. No, właśnie sobie tak jadę. Nie najlepiej. Muszę nitrować, zobaczcie, nie mogę gościa dogonić, no. Źle mi się jeździ tym samochodem. Zdecydowanie na tej trasie
Wolę na przykład Marussię B2. Gościa bym zmiażdżył tym tamtym samochodem. Tutaj niestety jest trochę zakrętów. No ale też części, tak? Jakbym tutaj włożył może... O właśnie, a w sumie mamy te części wyścigowe. Za IGC, to możemy sobie je włożyć i sprawdzimy, jak one wpływają. Właściwie to są części wyścigowe. Nie wiem, czy wiecie, ale powinny się osoby cieszyć, które nie kupują boostów. Bo te części wyścigowe tak naprawdę dają największego kopa ze wszystkich części, jakie są dostępne w Wordzie. Te profesjonalne są dobre oczywiście, ale dają dużo mniejszego kopa niż wyścigowe. I zaraz zrobimy sobie fajny pakiet, tak myślę, dla Bugattiego. Nie uda mi się go chyba wymaksować, ale na pewno da się tutaj no, coś fajnego zrobić z tego samochodu. Na pewno będzie lepiej jeździł, może tak. No nie udało się dogonić, mimo że nitrowałem, używałem katapulty i w ogóle... Zobaczcie. Na zakrętach jest przede wszystkim lipa, no. Gościu z mnie rozwalił jak chciał. No ale dobra, nie poddajemy się. Spróbujmy pojechać jeszcze raz. 320 km na godzinę to jest prędkość maksymalna. I właśnie, jeszcze sprawdzę tylko części. No nie mam żadnych. Skillu żadnych, tylko te wizualne. Dobra, no to teraz chodźmy sobie do warsztatu, do tuningu osiągów i włóżmy jakieś tu, nie wiem, jakiekolwiek części wyścigowe, żeby ten samochód jakoś jeździł. Ja nie wiem, czy tu mam jakieś profesjonalne, czy ultra, ale chyba już żadnych nie mam niestety. Moment, magazyn. Silnik, czy ja coś... Aha, moment. Silnik mam wyścigowy Richtera. No na razie włóżmy. Zawsze to coś da chyba. O proszę, ale mam też słabe doładowanie, bo czerwone. Ale ultra. Przekładnia Mediona. Znaczy, przekładnia? O, to są przecież zawiasy. No kurde, mniejsza. Oj, mamy opony ultra, ale to są bardzo słabe opony, bo to są zielone opony. No dobra, chodźmy do sklepu. Weźmy sobie jakiś... Co? Silnik. Weźmy sobie jakiś silnik i tutaj mam silnik na przykład Gromlena, świetny silnik za 60 tysięcy. Doładowanie, nie wiem, może być jakieś lepsze, też Gromlena bym włożył, ale nie, spadnie stat. A Kestrela też spadnie, ale tutaj nie ma tuningowa... Są tuningowane, tylko jakoś dziwnie posegregowane. Ja włożyłem wyścigowe. No to włóżmy... Co? Silnik... Jak to jest? Czemu? Dziwne. To niebieskie części są lepsze od tych... Jakieś to popieprzone jest, nie wiem. No dobra, zostawmy to czerwone turbo. To czerwone turbo. Dajmy teraz skrzynię Gromlena. Jednego koloru mi brakuje, ale dobra. Tak, zawiasy sobie zostawimy, przepraszam. Hamulce. Też Gromlena. Czerwonych hamulców nie ma, niebieskich. No, nie ma tych wyścigowych, dziwne. Ale te Gromlena są naprawdę spoko. No i opony. Zobaczmy, jak zmienią się staty, gdy włożę opony Gromlena wyścigowe. Sportowe, wyścigowe. Już mi się to wszystko popieprzyło, nie? Ale nie, spada mi stat. No dobra, to mamy takie statystyki. Coś tam wzrosło, tutaj ogólnie w tym Bugatti Veyronie wszystko rośnie na łeb, na szyję. Bo tak. Ale to są tylko staty, no. Na nie nie należy patrzeć i tak wiadomo, że lepsza jest F1. No lepsza jest, bo jest. Bo jest lepsza, każdy to wie. Ale samochód powinien mimo wszystko gnać lepiej. I zobaczymy sobie, ile teraz wyciągnie. Czy on w ogóle jest w stanie sam się do prędkości maksymalnej rozpędzić, czy też nie? Czy trzeba mu pomagać nitrem albo, nie wiem, molochem? No jest 300 km na godzinę i co? Jedziemy pod górkę i nie przyspieszamy. No, dosyć standardowe, bo większość samochodów właśnie ma taką zadyszkę. Nie są to jeszcze części ultra, czyli maksymalne wymaksowanie. Ale już powinien jakoś sobie tutaj radzić. No do 300 km na godzinę też nie rozpędza się jakoś super. Ale dobra. Tutaj mamy długą prostą.
Aj. ...330, więcej ma jakieś opory. Będziemy chyba musieli pojechać sobie z górki. 350. A spróbujmy pojechać z górki. Bo tutaj jest ta fajna górka, gdzie zawsze sprawdzam prędkość maksymalną wszystkich samochodów. I myślę, że tam już powinien spokojnie osiągnąć tą prędkość maksymalną bez nitra. A na ostatniej prostej sobie, znaczy tam też jest taka prosta na wiadukcie, gdzie wciskam nitro i sprawdzam, jak samochód się po prostu zachowuje. Dobra, 340 już osiągnął tutaj. Radzi sobie na tych zakrętach. On całkiem przyjemnie się prowadzi, tylko go zarzuca, nie? W tym problem. W tym jest problem. On jest bardzo dobry na Country Club. Jak jest właśnie ta klasówka w klasie S, on jest świetny tutaj, naprawdę. On cały czas utrzymuje prędkość powyżej 340. Jak jest dobrze stunigowany. Uwaga! I jest 370, dobra. I sprawdźmy, teraz powinienem właśnie... No ciekawe, czy teraz już osiągnie te 400 km na godzinę z nitrem. Podejrzewam, że tak, no bo jeśli mamy już 370, dosyć łatwo osiągnął tą prędkość bez nitra. No to jest naprawdę atut Bugatti Veyrona, bo jest sporo samochodów w Wordzie, które jakby mają wysoką prędkość maksymalną, jak na przykład Lamborghini Reventon, ale tę prędkość maksymalną osiągają bardzo oporowo, bardzo ciężko jest się rozpędzić do takiej prędkości. A tutaj jest troszeczkę lepiej. I sprawdźmy. Jest 408 km na godzinę, także bez problemu udało się taką prędkość osiągnąć. I no, powiem wam, że całkiem nieźle przyspiesza na prostej. Właściwie na z górki przyspieszał całkiem nieźle ten Bugatti Veyron. Są naprawdę gorsze samochody z lepszą prędkością maksymalną, które osiągają ją dużo dłużej, nie? Bugatti Veyron sobie radzi z tym całkiem dobrze i to jest jego atut, czyli prędkość. I na takie trasy jak właśnie Country Club, no ja często miałem problemy z nim wygrać, no nie powiem, że nie. Doganiałem go jedynie na zakrętach, jeśli miałem dobrze skrętny luz. Także z tym sobie radzi. No ale dobra, nie mamy tutaj żadnych tras, na których właściwie mógłbym się popisać Bugatti Veyronem. Chodźmy jeszcze poszpanować gdzieś. Idziemy na Damon and Union i zobaczymy, czy ktoś będzie pisał jakieś komentarze na mój temat. Ale nie, ktoś ma już Bugatti Veyrona i zobaczcie, też ktoś dostał z kodu. Pięknie. I bardzo dobrze. Tylko Polacy mają taką możliwość. Ojej, pozdrowimy. I wszyscy myślą, że Polacy są takimi cheaterami i w ogóle. Fajnie. Nawet taki dosyć ciekawy kolor dla tego Bugatti Veyrona sobie wybrał. Chociaż bardziej, nie wiem, czy mi się podoba to malowanie? No myślę, że jest spoko. Chociaż ten taki ciemno-czerwony czy bordowy też wyglądał spoko. Zapomniałem tutaj zainstalować sobie skillów na wydłużenie perfect startu, co właśnie kolega sobie zainstalował. Ale go zarzuciło, wow. Dobra, dupnąłem go trochę. Dogania F1. O, w mordę, proszę bardzo. Ramer. Yeah, ramujemy. It's ram time. I cheater. Znaczy nitro. Nie cheater, tylko nitro, no. Tak mi się powiedziało, jakiś sorry. What the fuck, rozbił się. Yeah, na razie mam. Dobra, i co, robimy tak. Yeah. Mogłem po prostu puścić gaz i on by sam i tak w tą ścianę przywalił. No ale dobra. Ważne, że Polak wygra, ważne, że Bugatti Veyron wygra. Nie, yeah. I Polak w nim. Ale w F1 koleś naprawdę szaleje. Szaleje konkretnie. Aha, tutaj jedziemy tak. Zapomniałem właśnie, jak ta trasa przebiega. Troszeczkę.
Ale to tam w locie się wszystko przypomina. Jeszcze raz. Yeah! Jaki drift! Juhu! O, oh my god. Ale to było dobre. Nie. Ej, 400 jechałem. A nie, to nie ja 400 jechałem. F1 jechała 400 na godzinę. Cześć, cześć. To co, pojedziemy może jeszcze jakiś wyścig, ale nie klasówkę. A, wybrało Damon znowu. W ogóle ciekawa sprawa, bo zawsze wszyscy jeździli Construction Road. Ja zawsze narzekałem na to. A teraz wbiłem kiedyś tutaj, nie wiem jak teraz będzie, ale kiedyś wbiłem i było raptem 3 graczy. Masakra po prostu. No niestety nikogo nie udało się znaleźć na klasówce, przepraszam, na wyścigu Construction Road. Tam by były niezłe jaja. Ale widzę, że tu nikt nie ma Bugatti Veyrona, więc jest to taki, kurde, unikat. F1-ki są i w ogóle Pagani Zondy i pewnie ciężko będzie mi wygrać. Ale tu chodzi o prestiż. W Bugatti Veyronie z tyloma punktami, no kurde. I to jest tylko garstka osób w Wordzie, która ma naprawdę taki samochód. Z tyloma punktami. Więc fajnie, fajnie. Zobaczymy jak mi pójdzie. Nie trujemy! Już nie, jeszcze poczekam chwilę. Ale zaraz użyjemy katapulty. Pojedziemy skrótem? Pojedziemy. Ja, co oni tu robią? Dobra, i teraz jedziemy ostro! Nie mam żadnych skillów na wzmocnienie nitra, nic nie mam w ogóle. Tylko te części tuningowe. Ale spoko. Później się jeszcze jakoś ulepszy tego Bugatti Veyrona. Dobra, co oni teraz odpieprzają? No, nie da się jej dogonić, nie da się. Przebyłem tutaj, słabo, słabo. Dobra, użyjemy gotowości, tutaj nie ma czasu się zastanawiać. I trzeba po prostu rypać power upami jak się da. To jest krótki sprint, więc wiecie, Damon and Union. Kiedyś to była w ogóle klasówka w klasie B, a później ją zmienili na S. Nie lubię, naprawdę nie lubię takich krótkich wyścigów. Bo tu trzeba cały czas nitro i nitro i nitro i nitro i nitro. W ogóle nie można kogoś pokonać jadąc bez nitra, o. Noob Rammer. Yeah. Będzie brakowało Noob Rammer, no nie? Dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Need for Speed World. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.